Wszyscy współcześnie żyjący ludzie należą do jednego gatunku – Homo sapiens, czyli człowieka rozumnego. W świecie zwierząt to dość nietypowy przypadek. Wymieńmy choćby dwa gatunki szympansów – zwyczajny i bonobo, dwa gatunki goryli – wschodnie i zachodnie, czy trzy gatunki orangutanów – borneańskie, sumatrzańskie i tapanuli, żeby pozostać przy naszych najbliższych krewnych. W ciągu ostatnich kilkuset tysięcy lat żyło obok siebie więcej gatunków, albo lepiej, więcej linii ewolucyjnych człowieka, ale wszystkie pozostałe już wymarły. Od kiedy możemy mówić o występowaniu Homo sapiens? Kim byli nasi bezpośredni przodkowie? Jak paleoantropolodzy i genetycy rekonstruują nasze początki? Czy wiemy, które tereny były naszą kolebką? Nazywam się Łukasz Kwiatek i zapraszam na kolejny odcinek z serii Nasi Przodkowie, tym razem na opowieść o narodzinach, śmierci i krzyżowaniu się. Nie tylko gatunków, ale również teorii. Występowanie tylko jednego współczesnego gatunku człowieka nie musi nas tak bardzo dziwić, biorąc pod uwagę to, że ludzie nie są typowymi zwierzętami. Co nas wyróżnia? Przede wszystkim to, że od kilku milionów lat pokonujemy wyzwania środowiska przy pomocy technologii. Dzięki niej jesteśmy w stanie zasiedlać różne obszary i na nich rozkwitać. Nie tylko na sawannie, z którą wiążą się nasze początki. W mniejszym stopniu niż choćby inne małpy, ograniczani jesteśmy przez bariery geograficzne, takie jak pustynie, pasma górskie, rzeki czy morza. Od dawna migrujemy po całym świecie, a ludzie wywodzący się z różnych populacji krzyżują się między sobą. Nie dochodzi więc u nas tak często do długich okresów reprodukcyjnej izolacji między populacjami, które prowadziłyby do kumulowania się różnic genetycznych i w końcu do wyłaniania się z poszczególnych populacji nowych gatunków. Dla porządku przypomnę jeszcze, że gdy w tej serii mówię o ludziach, to mam na myśli te wszystkie istoty, które biolodzy sklasyfikowali jako należące do rodzaju ludzkiego, czyli wszystkie gatunki, których łacińska nazwa zaczyna się od słowa homo. Rodzaj ludzki wyłonił się jakieś 2-3 miliony lat temu z australopiteków, dwunożnych małp człowiekowatych. Dwa poprzednie odcinki tej serii były właśnie na ten temat. Dziś zajmiemy się naszym gatunkiem, Homo sapiens, czyli ostatnim żyjącym gatunkiem człowieka. Dyskusje na temat pochodzenia naszego gatunku w ostatnim półwieczu zdominowały dwa główne spory. Pierwszy rozegrał się w ostatnich dekadach XX wieku, drugi trwa obecnie. Gdy idzie o ten starszy, zakończony już spór, to dwa skrajne zajmowane w nim stanowiska noszą nazwy hipotezy multiregionalnej oraz pożegnania z Afryką. Jeszcze w latach 70., jak i w jednym z artykułów pisał Christopher Stringer z Muzeum Historii Naturalnej w Londynie, w zasadzie żaden paleoantropolog nie szukał kolebki naszego gatunku w Afryce, choć wiedziano, że to właśnie w Afryce żyli nasi najbardziej odlegli przodkowie, tacy jak Homo habilis. Skąd zatem miał się wziąć nasz gatunek, Homo sapiens? Ówcześni paleoantropolodzy wiedzieli, że przynajmniej milion lat temu zarówno Afryka, jak i Eurazja zamieszkiwane były przez podobnie wyglądających ludzi, których na ogół klasyfikowano jako Homo erectus. I przyjmowano, że populacje te żyły na różnych kontynentach w przynajmniej częściowej izolacji, ale wszystkie ewoluowały w kierunku Homo sapiens, co przede wszystkim polegało na zwiększeniu rozmiarów mózgu i kształtu czaszki. Jednocześnie każda z tych populacji zachowywała pewne charakterystyczne cechy anatomiczne. Te różnice miały z czasem narastać i stąd miały się wziąć tradycyjnie rozumiane rasy człowieka. Europejczycy mieliby więc różnić się od Azjatów, rdzennych Australijczyków czy Afrykanów, ponieważ przez dobry milion lat te wszystkie grupy miały być od siebie częściowo odseparowane. Ten pogląd, nazwany właśnie hipotezą multiregionalną, został rozwinięty w latach 80. przez trójkę paleoantropologów. Byli to Amerykanin Milford Wolpoff, Chińczyk Wu Xizhi oraz Australijczyk Alan Thorne. Badacze ci próbowali pokazać w zapisie kopalnym, że na poszczególnych kontynentach czaszki archaicznych ludzi posiadają już zaczątki cech typowych dla współczesnych ras, a więc, że istnieje ciągłość ewolucyjna między archaicznymi grupami wywodzącymi się od Homo erectus i współczesnymi grupami etnicznymi Homo sapiens.
Tę ewolucyjną ciągłość miał nieco zniekształcać sporadyczny przepływ genów między poszczególnymi grupami, który wystarczał do tego, by wszystkie te populacje pozostały tym samym gatunkiem. Hipoteza multiregionalna proponowana była w różnych odcieniach i wariantach. Jeden z nich zakładał, że w Europie i na Bliskim Wschodzie między populacjami archaicznymi należącymi do Homo erectus a ludźmi współczesnymi, czyli Homo sapiens, występowała faza przejściowa w postaci Neandertalczyków. W tym modelu Neandertalczycy byli więc naszymi przodkami. Jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku hipotezie multiregionalnej wyrosła konkurencja w postaci koncepcji nazwanej modelem wyjścia z Afryki czy pożegnania z Afryką. Początkowo mówiło się też o modelu Arki Noego. Jednym z jej najbardziej zagorzałych zwolenników był wspomniany już Christopher Stringer. Ta hipoteza zakłada odmienną wizję powstania naszego gatunku. Otóż zgodnie z nią Homo sapiens nie wyewoluowali na całym globie z kilku częściowo izolowanych populacji, tylko pojawili się stosunkowo niedawno w Afryce i w ciągu jakichś ostatnich 200 tysięcy lat rozprzestrzenili się po całym świecie, zastępując dotychczasowych mieszkańców Eurazji. Głównym dowodem na rzecz modelu wyjścia z Afryki były badania genetyczne. W tamtych czasach ograniczały się one do mitochondrialnego DNA. Jak pewnie pamiętacie ze szkolnej biologii, mitochondria, nazywane komórkowymi elektrowniami, to struktury odpowiedzialne za przetwarzanie energii. W każdej komórce ciała możemy mieć ich setki, a nawet tysiące. Kopiują się samoistnie i mają własny materiał genetyczny, tak zwane mtDNA. Różne od tego, które znajduje się w jądrze komórkowym. Istnienie materiału genetycznego mitochondriów świadczy zresztą o tym, że nasi bardzo odlegli jednokomórkowi przodkowie ponad miliard lat temu wchłonęli mniejsze bakterie i zamiast je strawić, nauczyli się z nimi współpracować, wykorzystując je właśnie do przetwarzania energii. Nasze mitochondria to bardzo odległe potomstwo tamtych niedojedzonych bakterii. Co do zasady, ludzie dziedziczą swoje mitochondria wraz z ich kolistymi cząsteczkami DNA po matce, ponieważ mitochondria znajdują się w cytoplazmie komórki jajowej, do której wnika plemnik. Czyli każdy i każda z was ma niemal identyczne mitochondrialne DNA jak wasze matki, zaś kobiety to samo mtDNA przekazały lub przekażą swoim dzieciom. Jeśli będą miały córki, to ich mitochondrialne DNA będzie mogło trafić dalej, do wnuków, ale jeśli będą miały wyłącznie synów, to ta konkretna linia mtDNA wygaśnie, bo mężczyźni mitochondrialnego DNA w zasadzie nie przekazują. Mówiłem o niemal identycznym mtDNA, ponieważ czasem przy jego kopiowaniu zdarzają się przypadkowe błędy, czyli mutacje. Nie ma jednak żadnego przemieszania się genów pochodzących od obojga rodziców, jak to jest w przypadku zwykłego, czyli jądrowego DNA. Wróćmy jednak na grunt paleoantropologii. Badania nad mitochondrialnym DNA prowadzono od lat 80. zaczęły sugerować, że linie genetyczne wszystkich ludzi żyjących na różnych kontynentach zaczynają się zbiegać około 100 do 200 tysięcy lat temu w Afryce. Autorzy tych badań, Rebecca Kahn i współpracownicy, poszli tropem mutacji mtDNA, o których wiedziano, że zdarzają się w pewnym względnie stałym tempie. Porównując podobieństwa i różnice między mtDNA różnych ludzi, wspomniani badacze oszacowali, kiedy mitochondrialne DNA było identyczne dla naszych przodków. Tak narodziła się idea tzw. mitochondrialnej Ewy, którą czasem przedstawiano jako pramatkę wszystkich ludzi. Tego określenia jako pierwsza użyła sama Rebecca Kahn, a potem szybko podchwyciły je media. Amerykański Newsweek umieścił rysunek mitochondrialnej Ewy na swojej okładce, pisząc o poszukiwaniach Adama i Ewy oraz o kontrowersyjnej teorii pochodzenia człowieka. Trzeba pamiętać, że biblijna nazwa jest tu kulturową konwencją. Ten scenariusz nie głosi, że 100 czy 200 tysięcy lat temu występowała tylko jedna rozmnażająca się kobieta, od której wywodzą się wszyscy ludzie. Było ich zapewne więcej, uważa się zwykle, że kilkanaście tysięcy. Tyle, że wszystkie pozostałe linie mitochondrialnego DNA z czasem wygasły. Nie jest to szczególnie dziwne. Pamiętajcie, że wystarczy, by kobieta miała wyłącznie synów, by jej mtDNA wypadło z puli genowej. Wkrótce w literaturze naukowej pojawił się także tzw. Y-chromosomalny Adam, bowiem badania genetyczne prowadzone na chromosomach płciowych Y, a więc tych dziedziczonych wyłącznie w linii męskiej,
także sugerowały zbieganie się męskich linii genetycznych do jednego praojca, żyjącego około 100 tysięcy lat temu. Przypuszczalne daty występowania Y-chromosomalnego Adama i mitochondrialnej Ewy trochę się rozjeżdżały, ale mogło to wynikać z wielu powodów, chociażby z konieczności zastosowania nieco innych metod badań. Kluczowe było to, że tego rodzaju badania wskazywały na jedną, całkiem niedawną populację źródłową dla całego naszego gatunku i to najprawdopodobniej występującą w Afryce, czyli inaczej niż przewidywała hipoteza multiregionalna. Wskazanie na kontynent afrykański było kontrowersyjne, bo przecież miejsca narodzin nie mamy zapisanego nigdzie w genach. Zwolennicy tej teorii argumentowali jednak, że domniemane geny Ewy i geny Adama są najbardziej zbliżone do genów współczesnych mieszkańców Afryki. Wiarę w hipotezę multiregionalną podkopały także narodziny nowych metod datowania, które pokazały, że niektóre szczątki ludzi o współczesnej anatomii są starsze od szczątków neandertalczyków. Ustalono na przykład, że ciała Homo sapiens znalezione w grobach w jaskiniach Kawzech i Skul liczą około 90 do 130 tysięcy lat, podczas gdy groby neandertalczyków z jaskiń Kabera i Jamut mają zaledwie od 50 do 60 tysięcy lat. Te wszystkie stanowiska znajdują się na Bliskim Wschodzie, na terenie dzisiejszego Izraela. Te daty oznaczały, że linie ewolucyjne Homo sapiens i neandertalczyków musiały się rozdzielić dawno temu. Nie mogło być tak, że Homo sapiens przeszli w swojej ewolucyjnej historii przez stadium neandertalczyka, zanim wykształcili współcześnie obserwowane cechy. Dziś hipoteza multiregionalna jest już wyłącznie historyczną ciekawostką. Choć jeszcze na początku XX wieku niektórzy badacze próbowali ją na różne sposoby modyfikować. Mogliście o tym przeczytać na przykład w książce Stevena Oppenheimera Pożegnanie z Afryką, której pierwsze wydanie miało miejsce w 2003 roku, a w Polsce ukazała się ona całą dekadę później. Oczywiście tytułowego sformułowania Pożegnanie z Afryką nie należy rozumieć dosłownie, bo przecież ten model nie głosi, że wszyscy ludzie opuścili Afrykę. Przodkowie rdzennych Afrykanów nadal ją zamieszkiwali. Ale ponieważ historia naszych migracji jest całkiem epicka, moim zdaniem to literackie zapożyczenie nie jest tutaj zbyt dużym nadużyciem. W każdym razie ten afrykański model jest już dzisiaj bardzo dobrze potwierdzony. Choć, co też trzeba odnotować, nie utrzymał się w swojej najbardziej radykalnej odsłonie. Ta radykalna wersja mówiła, że po wyjściu z Afryki nasi przodkowie przejęli tereny neandertalczyków i innych archaicznych ludzi, ale się z nimi nie skrzyżowali. Tymczasem, dzięki badaniom zeszłorocznego noblisty w dziedzinie medycyny, czyli Svante Paba z Instytutu Antropologii Ewolucyjnej Maxa Plancka w Lipsku, wiemy, że do przemieszania genów jednak doszło. Mówiłem o tym w osobnym materiale, więc nie będę już teraz tego wszystkiego dokładnie omawiał. Wspomnę tylko, że migracji Homo sapiens z Afryki było przynajmniej kilka. Już przeszło 200 tysięcy lat temu jakaś grupka wczesnych Homo sapiens dotarła przez Bliski Wschód na Bałkany. Pozostałością po nich są dwie czaszki z jaskini Apidima z południowej Grecji. Mamy też wspomniane już trochę młodsze świadectwa obecności Homo sapiens z terenów Izraela. Jednak ta obecność naszych przodków w Eurazji nie była trwała. Dopiero migracja sprzed około 60 do 80 tysięcy lat spowodowała kolonizację wszystkich kontynentów, skrzyżowanie się z dotychczasowymi mieszkańcami, neandertalczykami w Europie i na Bliskim Wschodzie, a także denisowianami w Azji, a w końcu całkowite zastąpienie tych grup ludzi. Badania DNA pozyskanego z ludzkich skamieniałości, zapoczątkowane przez Svante Paabo, wskazują więc na model pożegnania z Afryką, ale z przepływem genów między Homo sapiens a lokalnymi populacjami. Ten przepływ mógł mieć znaczenie dla ewolucji naszych niektórych cech. Na przykład mieszkańcy Wyżyny Tybetańskiej mogli odziedziczyć geny ułatwiające oddychanie rozrzedzonym powietrzem po denisowianach. Nie ma jednak już mowy o tym, że różnice etniczne mają głęboko genetyczne podłoże, co nie wszystkim się spodobało. Gdy media zaczęły rozpisywać się o mitochondrialnej Ewie, Rebecca Khan zaczęła dostawać listy z pogróżkami. FBI sprawdzało nawet, czy nie groził jej atak znanego terrorysty Una Bombera. Dziś wiemy, że wszyscy Homo sapiens są do siebie bardzo podobni. Najbardziej odróżniają się rdzenni mieszkańcy Afryki, co zresztą jest zgodne z modelem pożegnania z Afryką. Skoro to w Afryce wyewoluował nasz gatunek, to właśnie tamtejsze populacje miały najwięcej czasu, by się genetycznie najbardziej zróżnicować.
W ten sposób przenosimy się do drugiego, współczesnego już sporu, o którym chciałem w tym odcinku opowiedzieć. Ten drugi spór też można przedstawić na dwóch skrajnych stanowiskach. Zwolennicy pierwszego uważają, że powinniśmy być w stanie wskazać konkretny region kontynentu jako naszą kolebkę, niczym biblijny ogród Eden. Ich przeciwnicy twierdzą z kolei, że żadnego takiego regionu nie ma, ponieważ nasz gatunek wyewoluował z kilku populacji zamieszkujących różne obszary Afryki, między którymi dochodziło do przepływu genów. Kandydatów na jeden ogród Eden jest kilka. Zwolennicy poszczególnych opcji najczęściej idą tropem skamieniałości. Jeszcze w latach 60. odkryto w Etiopii tzw. człowieka z Omo, czyli kilka fragmentów czaszek datowanych na około 230 tysięcy lat, a także człowieka z Herto, to bardziej kompletna czaszka sprzed około 160 tysięcy lat. Te skamieniałości nie wyglądają jak kości współcześnie żyjących ludzi, ale uznaje się, że reprezentują naszą własną linię rozwojową, wczesną formę Homo sapiens. To jeden z powodów, dla których na miejsce powstania naszego gatunku od dawna typuje się wschodnią Afrykę, a zwłaszcza Etiopię. To zresztą teren od milionów lat związany z naszą ewolucją. Znamy stamtąd także skamieniałości australopiteków, w tym oczywiście słynny szkielet Lucy. Drugi, często typowany na rajski ogród region, to Afryka Południowa. W pierwszej połowie XX wieku znaleziono tam m.in. czaszkę z Florisbad, obecnie datowaną na około 260 tysięcy lat. Pierwotnie na jej podstawie opisany został gatunek Homo helmei, dzisiaj już rzadko używany w literaturze naukowej. Czaszka z Florisbad także traktowana jest najczęściej jako okaz wczesnego Homo sapiens. Również do południowej Afryki zaprowadziło Ewe Chan i współpracowników badanie mitochondrialnego DNA kilku afrykańskich plemion. Autorzy opublikowanej w 2019 roku w Nature pracy przekonywali, że zidentyfikowali region wyschniętego dziś jeziora Magadikadi jako miejsce narodzin naszego gatunku około 200 tysięcy lat temu. Panujące tam wówczas warunki klimatyczne miały sprawić, że te ówczesne mokradła otoczyła nieprzekraczalna pustynia. Mamy więc element izolacji genetycznej, potrzebny do kumulacji różnic genetycznych i wyłonienia się nowego gatunku. Zaś około 130 tysięcy lat temu otwarł się zielony korytarz prowadzący z północy na południe, którym nasi przodkowie mogliby się rozejść po całym kontynencie. Ten scenariusz doczekał się jednak bardzo ostrej krytyki. Zespołowi Chan zarzucano, że oparł swoje rozumowanie na arbitralnym założeniu, iż ludzie, którzy dzisiaj zamieszkują te tereny, a których mtDNA ma najbardziej przypominać mtDNA naszych przodków, przez 200 tysięcy lat nieprzerwanie żyli w tej samej okolicy. Wyników badań mtDNA, jak nauczyła nas już historia mitochondrialnej Ewy, nie da się łatwo przełożyć na konkretny region geograficzny. Zespół Chan może mieć rację, ale przedstawiony wynik to raczej ciekawa poszlaka niż jakikolwiek dowód. Nieco wcześniej, w 2017 roku, uwaga paleantropologów skupiła się na innym obszarze Afryki. Zespół kierowany przez Jean-Jacques Ablain opisał nowe skamieniałości wydobyte z jaskini Jabal Ikhud w Maroku, znanej od połowy XX wieku. To fragmenty czaszki, której wiek ustalono na 315 tysięcy lat i sklasyfikowano ją także jako wczesny okaz Homo sapiens. Jeśli autorzy tego odkrycia mają rację, to są to najstarsze znane szczątki z naszej linii rozwojowej, wyprzedzające czaszkę Florisbad czy Omo o dziesiątki tysięcy lat. Zespół Ablain nie zasugerował jednak, że to właśnie północna Afryka jest poszukiwanym ogrodem Eden. Zaproponował za to hipotezę afrykańskiego multiregionalizmu, zwaną także modelem panafrykańskim. Zgodnie z nią już 300 tysięcy lat temu cały kontynent musiał być zasiedlony przez kilka populacji, w których każda wniosła jakiś genetyczny wkład do powstania nowoczesnego Homo sapiens. Dziś nikt nie wie, jak rozstrzygnąć spór pomiędzy zwolennikami scenariuszy obejmujących całą Afrykę lub jej poszczególne regiony. Nie brak oczywiście takich koncepcji, które próbują obie te wersje łączyć. Akcentują to, że istniało kilka populacji źródłowych dla Homo sapiens w północnej Afryce, wschodniej czy w południowej, które się krzyżowały, ale jedna z nich miała dominujący wkład w naszą ewolucyjną historię. Która to była? Tu właściwie wracamy do punktu wyjścia.
tym, co wiemy na pewno, jest to, że wcześniej Homo sapiens nie byli jedynymi mieszkańcami kontynentu. W podobnym wieku jak skamieniałości z Jabal Iqut jest czaszka KBW-1 znaleziona w Zambii i klasyfikowana jako Homo rhodesiensis lub Homo heidelbergensis. Populacja, którą ona reprezentuje, miała mózg podobnej wielkości jak wczesny Homo sapiens, ale wyglądem, m.in. chodzi o grube kości, wydatny łuk brwiowy, przypominała raczej Homo erectus. Jeszcze ciekawszym znaleziskiem są tajemniczy lokatorzy jaskini wschodzącej gwiazdy z RPA, czyli odkryty w 2013 roku Homo naledi. To również żyjący około 300 tysięcy lat temu człowiek, który pod pewnymi względami bardziej przypominał małpy niż nas, choć jego zachowanie, jak zaproponowali niedawno odkrywcy, mogło być bardzo złożone. Ale o tym opowiem dokładnie w kolejnym odcinku. Brakuje nam dzisiaj odpowiedzi nie tylko na pytanie o to, czy wczesne grupy Homo sapiens skrzyżowały się między sobą, ale także o to, czy do naszej puli genowej i rozwoju kulturowego wniosły swój wkład populacje Homo rhodesiensis, Homo naledi, a może i współcześnie im mieszkańcy Bliskiego Wschodu, z którymi nasi przodkowie również mogli się zetknąć. Nie byłoby to jednak wielkim zaskoczeniem. Człowiek jest bodaj najbardziej awanturniczym zwierzęciem na Ziemi i nasze początki mogą to odzwierciedlać.